Samą nazwę różnie się tłumaczy, w zależności od tłumaczy. Jest to albo walka w bliskim kontakcie, walka twarzą w twarz. Tłumacząc w prosty sposób, samoobrona wywodzi się z Izraela. Na początku był to system zastrzeżony dla wojska, policji, dla służb specjalnych Izraela. W latach 80. dopiero zaczęli nauczać instruktorzy izraelscy wersji cywilnej. I wersja cywilna dzieli się na takie główne nurty, czyli samoobrona dla kobiet, Krav Maga, dla dzieci samoobrona ogólna, którą wszyscy mogą ćwiczyć, i odmiany mundurowe, czyli dla wojska, policji. I oczywiście jeszcze jest tak zwana fajterska odmiana, gdzie ćwiczy się elementy walki wszechstylowej. Pozwoliliśmy sobie dzisiaj tutaj odwiedzić Państwa z kamerą i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Wygląda to bardzo dobrze. Widzę, że kobiety jednak chcą dbać o własne bezpieczeństwo, chcą się uczyć. Oczywiście, że tak. No, przede wszystkim pierwszy krok to jest przyjście na zajęcia, prawda? Czy przełamanie wstydu. No, panie mają coś takiego, że no, jak ja będę ćwiczyć jeszcze z chłopakami, a przecież ja albo ja gruba, albo ja chuda, albo ja taka, a przecież na ulicy to nie ma znaczenia. Napastnik wybiera po prostu ofiarę. Jeden napastnik będzie atakował, wybierał wysokie blondynki, drugi niskie, rude, trzeci średniej tuszy brunetki. I to jest przypadek. Na zajęciach, tak jak mówiłem poprzednio w wywiadzie, jak zresztą pani chyba zauważyła, najważniejszym elementem jest stres, czyli oddanie tego stresu, który będzie na ulicy. Czyli żeby te ataki, jeśli są wykonywane, były w miarę realne i obrony były w miarę realne i najważniej dostosowane do możliwości pani. Powiem, jak to było widać na obrazkach z treningu, ataki wykonywane są na takie miejsca, których nie da się wzmocnić. Czyli żadna siłownia, żadne sterydy, żaden trening nie wzmocni takich stref jak krocze, krtań, oczy, szyja i tak dalej, i tak dalej. I dlatego atakujemy te miejsca. Uczymy kobiety atakować w tych punktach. Poruszamy się i delikatnie atakujemy plecy. Czyli jak ktoś za długo idzie, to sparzamy, dostaje plecy. Trening jest intensywny, dużo potu, dużo kalorii na pewno spalają. Rozgrzewki są bardzo intensywne, oczywiście to jest kurs, także więcej czasu przeznaczamy na techniki. W normalnych treningach jest dużo ogólnorozwojowych ćwiczeń typu crossfit, które naprawdę dużo potu i niezłe rzeźbienie ciała w połączeniu z realną nauką samoobrony, walki wręcz. Czyli jak gdyby ktoś, kto chce połączyć ćwiczenia typu aerobic, fitness, z realną samoobroną, idealna sprawa. Trenuję sam od 28 lat,
Instruktorem jestem od 15-16 lat i od początku praktycznie trenowane są kobiety. Pierwsza akcja tutaj w Lubartowie była w 2003 roku, czyli w roku, w którym powstała pierwsza sekcja. I już był pierwszy kurs samoobrony. Ciało nasze. Przeciwnik chwyta, dusi kta. Bardzo ważna rzecz, żeby się nie uczyć wszechniego. To nie jest obmacywanie, tylko duszenie. Żeby odpowiedziała rada. To jest tak jak z komputerem. Mamy taki inny kod, tak jest zapisany krok. Wciskamy guzik, komputer się włącza, bo to ma się nie i trening na tym polega. Naciśnięcie ktani tutaj kciukami. To jest włączenie jakiegoś działania, tak? Włączone działanie, bum! Czego się boję? Ale jeżeli będzie teraz tak, raz tak, ja później czuję na szyi, mam zamknięte oczy, czy ciemność, zaskoczenie, automatycznie to zrobię. Tak, o, rzucam ręce z góry, otwieram jak walizkę, przytrzymuję przy ciele. Tu. To bardzo ważne jest, dlatego że jeżeli będziemy łapać od dołu, puszczaj. Nie dam rady. Po prostu tak jest zbudowany nasz układ kostno-mięśniowy, że tu jest siła w tej maszynie. Tutaj nie ma. Bez problemu, że teraz otworzę walizkę szybko. Druga rzecz, może jeśli kopię na krocze. Jeśli jest blisko stwora, jeśli jest dalej, piszczę. Drugi ruch, przypominam, wejście bardzo mocno na twarz. Jakby wbijał mu twarz o czaszkę noc. Co zrobił? Wystawił klejnoty. Atakuje! Parę lat temu wyciągnął mnie kolega tutaj jako rad i jakoś tak zostało już. Twoja postura no, proteguje do tego, żeby powiedzieć o tobie, że ty jesteś zły, niedobry i potrafisz się bić, czy to prawda? No nauczyłem się tutaj bić i potrafię się bronić już. No dzisiaj to słyszałeś troszeczkę, wybacz za wyrażenie, worek treningowy, tak? No powiedz mi, jak ty to wszystko odbierasz? Nosisz, a tu tutaj już nie masz ochraniaczy, tak? Ale byłeś dzisiaj troszeczkę turbowany. No już pomału się przyzwyczajam do tego, no ale jest ciężko, wiadomo, po treningach. Dobra, a teraz tak całkiem serio chciałam cię zapytać. Powiedz mi, czy kobiety chętnie uczestniczą w tego typu warsztatach? Czy chcą się uczyć? Czy, nie wiem, są bardziej świadome, że powinny się bronić? No jak widać, bardzo tłumnie przyszły. No i z treningu na trening jest coraz lepiej. Na początku jak przyszły, no to nie wyglądało to za dobrze. W ogóle nie umiały uderzać, bronić się w ogóle. No a jest coraz lepiej. No właśnie. Z czystej ciekawości, jak oceniasz świadomość kobiet w tej materii, w materii bicia? Znaczy, może nie bicia, tylko obrony. No ogólnie przychodzą tutaj kobiety, które w ogóle nie umieją się bronić, nie są pewne siebie, boją się w ogóle, mimo tego, że mam ochraniacze, że ćwiczymy, że to jest trening, boją się płynnie wszystko robić, tak? Boją się uderzyć. Co dopiero na ulicy, no to... A taki kurs trwa około miesiąca chyba, tak? Tak. I powiedz mi, jak to wygląda później na koniec? No jest dużo lepiej, dużo lepiej. Ogólnie my te treningi tu prowadzimy cały rok, ćwiczymy, tylko kurs organizowaliśmy przez ten miesiąc dla pań. No i na pewno będziemy częściej takie kursy organizować. I dobrze, bo warto. Thank you.
realnej sytuacji. Czyli jak realnie się zachowuje, jak dostanie kopa, jak realnie się zachowuje gra, gdy dostanie coś takiego, czyli na pełnym wyprośnie wbicie kości nosa. I wykorzystujcie. Dlaczego? Popatrzcie, po tym jest kopnięcie, tak? Bum! O właśnie, on tak zrobi, jak czysto trafimy z pełnym wejściem biodrem, kolanem, to go ta szaka nas odrzuci. I on często po prostu się przewrócił na twarz. Teraz już wystarczy tylko leciutkę do pchnięcia. Bo wykorzystuje to, że on po prostu... To pchnięcie to znaczy... I tak leci. Po kopnięciu chodzę tutaj. Albo przed ramieniem, albo na samą dłoni. To się jak wysokość, jak ułożenie mam pozwoli. Chodzę, obniżam ciało. Naciskam, chodzę. Naciskam, chodzę. Tu. Tylko przypominam jeszcze raz, jeżeli to jest facet, stoi, silny facet, ja będę chciał zrobić łódkę. Wykorzystuję, jak to stoja stopniaka, pak, pak. To on już się zobaczy. Jeszcze to już bardzo mam połączyć. Już się tak raz. I uciekł. Na treningu jest po raz pierwszy. Kto Panią zachęci? Zachęciła mnie koleżanka Marta Pujtowicz i serdecznie ją pozdrawiam. Proszę powiedzieć, jak emocje, jak wrażenia generalnie. Czy podobało się i czy boli ciałko? No trochę boli, a jest to fajna forma spędzania wolnego czasu. Można się fajnie rozerwać, wyjść z przyjaciółmi. A czego się Pani tutaj nauczyła? Ja wiem, że to jest pierwszy trening, ale na pewno czegoś można się nauczyć. No takich w sumie... Tak, podstawowych technik dzisiaj się nauczyliśmy. Czy zachęciłaby Pani inne kobiety do przyjścia tutaj? Tak, oczywiście. Myślę, że w ogóle przyjdziemy z koleżankami tutaj po raz drugi. Prowadzą badania, ale jest coś takiego jak pamięć mięśniowa. Czyli jeżeli 100 tysięcy razy powtarzam taki, a nie inny ruch obronny, czyli uczę się zrywania i będę się uczył tak tego zrywania, to na ulicy nie będę prawidłowo zrywał, bo moje mięśnie zapamiętają taki ruch. Jeżeli będę się uczył prawidłowego ruchu, to taki ruch będę w stresie wykonywał. Pamiętajcie, w stresie tracimy 60% techniki, szybkości. Oczywiście te osoby, które są niewytrenowane, czyli mówię o tym. I tak samo, jeżeli na dłonich rękach dusi, wy będziecie uczyć się kopnięcia takim ruchem, jak połowa z was, no to i tak na ulicę będziecie kopać. No bo jakim cudem macie kopać inaczej? Jest ta pamięć mięśniowa. Badania były prowadzone i udowodnione jest w 100%, że jest szybsza reakcja, jeśli ktoś jest wyszkolone nogi, niż przepływ impulsu z mózgu do nogi, żeby zrobiła ten ruch. To już jest, nie ma dyskusji. Kiedyś się mówiło w sztukach walki o tym, śmieli się naukowcy. A później się okazało, że jednak to jest fakt, coś takiego jest. Dlatego jeśli wykonam ileś tysięcy razy to uderzenie tam, to uderzenie tam. To tak będę kopał na ulicy, czy będę wykonywał tak, to tak będę, ponieważ wy nie macie ochraniaczy, udajemy, ale udawać też można z głową, żeby ten długi ruch, a nie, bo później będziecie się chwalić, a byliśmy na krawmadze, Pan nauczył nas obrony, no i jak się broniliśmy? Tak? Mówię, popukaj. A jak podejdzie do ciebie bańczor? Ci, mogę cię zaatakować? No, pytanie jest bardzo proste, tak? Nawet jak będziemy stali, tam jest ruch. Ciu. Dawaj, kurde. Ktoś, kto był na dyskotece, to czy obserwował to? Zostawił do czynienia z agresją na ulicy, to przyzna mi rację 1000%. Tak jest. A jeszcze... No co? Co się dzieje?
Jasne? Muszę się skupić, muszę opanować ten pierwszy strach, ten pierwszy szoker. Tu. Głowa, tak żeby uderzał, to będę uderzać plecami. Tak? Ponieważ tutaj, przy sztywnych rękach, ciężko jest zerwać w ten sposób. Tylko robimy troszeczkę inaczej. Cyk i zerwanie. I leży. Zobaczcie. Proste ruchy. Cały czas atakujemy tą część ciała, której się nie da utwardzić. Czyli nieważne ile sterydów wezmę, ile będę trenował. Ucho. Nerwy, które się tutaj cały pień rozjeżdża na twarz. Nerw promieniowy, wolajcie promienisty, który idzie tędy przez rękę, to atakujemy. Zrywamy duszenie, ponieważ jesteśmy mocno doparci, twardy. Unoszę rękę, całym ciałem się skręcam. I już jest zerwany, oczywiście tu trzyma. I później ten ruch jest bardzo mocny. Cały siła atak na biceps. Mam go związanego bokiem. Od razu poprawiam łokcie. Nerw, ucho, szczęki. Ale z całą siłą, jakby od tego uderzenia życie zależało, bo zależy. Przechyliło go, poprawia. Znowu, cały czas trzyma. I nasze ulubione miejsce, czyli... klejnot. Po bandycie. Teraz delikatny będę. Oczywiście mogę go popchnąć, wbić mu głowę w ścianę. Kopię, dopóki tak jak Marcin nie fignie, nie przewróci. No ale po dzisiejszym treningu to mu dziewczyny piwo stawiacie. Ale dlaczego dziewczyny nie wylądzie? Bo on wam pokazuje. Jeszcze raz. Raz. Wrzucam, zrywam, ciągnę tutaj, patrzę jak go skręcę. Przekręcam się dynamicznie. Z góry od razu, z obniżeniem pozycji ciała. Poprawiam z całej siły oczy. Nawet dwa razy. Kopię. Obronię się przed każdym facetem, nawet który waży 100 kilo. Za pomocą techniki, której się tutaj uczymy, jesteśmy w stanie powalić naprawdę dużo większego przeciwnika od siebie. A czy zdarzyło się, że musiała się pani obronić przed takim napastnikiem? No jeszcze mi się nie zdarzyło, ale jeżeli by zaistniała taka sytuacja, to myślę, że sobie poradzę bez problemu. Nie mogę zakładać, że nie czułaby pani strachu. Może na początku tak, ale wiem jak zareagować w takiej sytuacji. To najważniejsze. Dokładnie. Dzięki bardzo. Magdalena Zagojska.